Ejo, jestem Rally de Fred, to jest czerwona kartka i dzisiaj mój gość, osoba, którą od bardzo dawna chciałem zaprosić, jestem szczery do bólu, ile, 21 lat, wydałem wiele płyt w wielu majorsach, jest to osoba, którą szanuję najbardziej, która jest najbardziej wyluzowana, która ma największą wiedzę i która ma w tym dziwnym show biznesie, o dziwo, bardzo dobre serce. Ostatni Mohikanin, Piotr Kabal. Dziękuję bardzo. Mam prezent dla ciebie od moich ziomków, od moich kumpli Sensi Hemp. Truskawkowa. Truskawkowa z CBD. O. Z CBD. Nie, to nie jest ta część, która Okej. zrobi, że będziesz, wiesz, Okay. Żona się ucieszy, lubię słuchał, takie nie wiem, rzeczy. Rolling Stonesów płytę 20 razy pod rząd, nie? Tylko to jest ta część, która jest, wiesz, pomaga przeciwie żrakom, innych, tam, wiesz, Bardzo stresom i dziękuję. tak dalej. Także. Tylko jedna uwaga, nie jestem majorsem już od ponad roku, także No wiem, ale wiesz, no byłem, mówię, no. wiele lat, to prawda. Znam tą historię, ale nie będziemy o tym rozmawiać. Chciałem zacząć od początków, jak byłeś małym, młodym młokosem. Co słuchałeś, panie Piotrze? Na samym początku to słuchałem Beatlesów w latach 60. w Genewie. I nawet słuchałem Elvisa W Presleya Genewie. w Genewie, tak, bo przez 7 lat mieszkałem w Genewie, bo tata pracował w ONZ-cie. Ja się urodziłem w Genewie i moja No wiem. mama pracowała w ONZ. I to, no, to co mama podrzuca, ale potem jak trafiłem do liceum Batorego, to miałem dwóch takich kolegów, Krzysiek Krześniowski i Maluch Nigdarek, którzy mnie edukowali muzycznie. No i oczywiście był Genesis, Pink Floyd, Tangerine Dream i tak dalej. I wtedy prosiłem tatę, żeby kupował płyty, jak tylko był gdzieś na delegacji zagranicznej. I na przykład w 1979 roku, tydzień po premierze The Wall, byłem pierwszym posiadaczem The Wall na dwóch winylach w liceum Batorego. I jak pożyczyłem tę płytę, to zobaczyłem ją po 3 tygodniach, bo wszyscy przegrywali ją albo na kasety, albo na taśmy magnetofonowe. To była ta płyta winylowa rozkładana, Tak. prawda? Tak. Także no, słuchałem dużo, dużo. No, moim ulubionym zespołem w tamtych czasach to oczywiście był Pink Floyd. I został do dziś, bo w międzyczasie też poznałem i Steve'a O'Rourke'a, menadżera od 1968 roku, i Davida Gilmoura. Także znałem chłopaków z Pink Floydów. No i oczywiście trzeba było oglądać telewizję państwową, ale nie znosiłem tych programów telewizyjnych, takich oficjalnych, aczkolwiek często mnie zaskakiwały, jak Guma do rzucia Krystyny Jandy na festiwalu w Opolu w 1977 roku i tak samo występ pana Jerzego Sztura, Śpiewać każdy może. Także to były ciekawe rzeczy. Kiedyś zobaczyłem Marka Grechutę w Kongresowej i byłem w szoku, bo to kompletnie nie pasowało do piosenek innych artystów, którzy się tam pojawiali na takiej składance podczas koncertu. Także największą edukację to w liceum Batorego. Wymienialiśmy się płytami, chodziliśmy na giełdę w hybrydach i jak pojechałem do Anglii w 1979 roku na kurs angielskiego, to wszystkie kieszonkowe nie dojadałem. Kupiłem 21 płyt na Oxford Street i przywiozłem je i to była moja podstawa. Wtedy naprawdę płyty były dosyć drogie, więc trzeba było też słuchać trójki i nagrywać programy Marka Kaczkowskiego, Piotra Kaczkowskiego, po to, żeby mieć cokolwiek nagrane i potem się słuchało tego z taśmy. Miałem szpulowy magnetofon i z tego słuchałem muzyki. Dobrze, a później skok do początek majorsów. Jak to się w ogóle zaczęło? Wiem, że na początku były jakby legalne, nielegalne wytwórnie, czy nie wiem, jak to było właśnie, jakbyś mógł to Znaczy, opowiedzieć. to było tak. Ja pracowałem w Radzie Ekonomicznej przy Urzędzie Rady Ministrów i doradzałem, no byłem jednym z pracowników tej rady, która obsługiwała około 20 profesorów, którzy doradzali przy zmieniającym się systemie gospodarczym Balcerowiczowi, a także premierowi Mazowieckiemu. I w tym czasie przyszedł do mnie Tomek Kopeć, mój potem wieloletni wspólnik, i powiedział, że oni mają taką wytwórnię,
Piotrkiem Kostro, to wszyscy moi harcerze z pomarańczarni z liceum Batorego. I trzeba było śpiewniki wydać, no ale trzeba pogadać z Jackiem Kaczmarskim, on wtedy pracował w Radiu Wolna Europa. Jeszcze wtedy nie mógł występować, to był przełom w Polsce. I z tego, co już wiedzieliśmy, to była wiosna 90 roku, początek wiosny, tam gdzieś marzec, że Jacek przyjedzie na trasę w maju do Polski po raz pierwszy od wprowadzenia stanu wojennego w 81 roku. No i zadzwoniłem do Jacka i Jacek pozwolił nam wydać śpiewniki Dzieci Hioba, Kosmopolak z jego poezją do piosenek. I zapytał się, kto może wydać kasety do tego. No co ja, zgłupia frant, powiedziałem Jackowi, no my. A on pyta się mnie, a dlaczego wy? A ja, no bo nam możesz zaufać. Bo na rynku 98-99% kaset, które się pojawiły, to oczywiście było piractwo. I on powiedział, dobra, to was sprawdzę, daj mi 24 godziny. No i zadzwonił do między innymi do Marka Kasbada, który pamiętał, jak na początku wspólnie z Tomkiem organizowaliśmy festiwal muzyki różnej morda w liceum Batorego i Marek powiedział, że my jesteśmy fajne chłopaki. On zresztą pisał pracę magisterską na temat Jacka Kaczmarskiego na Uniwersytecie Warszawskim. No i zadzwoniłem do Jacka następnego dnia, właśnie z tego biura, gdzie pracowałem i mówię, Jacek, no i co? No, dobra, jesteście fajne chłopaki, wysyłam wam dwie taśmy radiowe, róbcie kasety. No i ja wyszedłem na... Tomek był odpowiedzialny za śpiewniki, czyli kontakt z drukarnią, a ja wyszedłem na ulicę i zacząłem się zastanawiać w ogóle, jak się robi kasety, bo w ogóle nie miałem o tym zielonego pojęcia. I znałem taką wytwórnię JAM, Janusza Tworzyńskiego. To była piracka wytwórnia, aczkolwiek wtedy to nie było piractwo, bo to było legalne, bo prawo autorskie w ogóle nie brało pod uwagę praw wykonawczych i prawa producenta, tylko jak się płaciło opłatę autorską do ZX-u, to można było tłuc kasety tak, jak się chciało. No i poszedłem do sklepu, dowiedziałem się, gdzie jest wytwórnia, poszedłem do Janusza. Janusz okazał się, że jest fanem Jacka Kaczmarskiego i powiedział, dobra, to wam zrobię te kasety. No i on bardzo dobrze nagrywał te kasety, bo 1:1. Generalnie w tamtych czasach się nagrywało 1:64 w tempie takim, albo 1:128 i jakość bardzo spadała. Potem pojechałem do drukarni i powiedziałem, że chcę po prostu okładki zrobić. Na co pan zapytał mnie jakieś technologiczne pytania, ja powiedziałem, no to usiądź, zrobił mi wykład, jak się w ogóle trzeba przygotować materiały do okładek. W międzyczasie zrobiliśmy konkurs na okładki właśnie Dzieci Hioba i Kosmopolak i wygrała taka dziewczyna, studentka Blanka Łądka. No i zaczęliśmy produkować te kasety. Kasety ściągałem do domu, w jadalni naklejało się naklejki na kasety, strona A, strona B, z napisem Kosmopolak albo Dzieci Hioba, no i składało się te wydrukowane okładki. No i... Ale strona A, strona B, Kosmopolak pisane, czy...? Nie, to było takie naklejki też u byłego harcerza, zamówiliśmy na plastikowe, takie naklejki z plastiku. I było tak, że Jacek miał koncert na przykład w Gdańsku. Ja odbierałem, no składałem te kasety u siebie w domu. Tomek pojechał razem z Jackiem do Gdańska. Ja odbierałem z drukarni w Klęsłowo Drukowej na Okopowej. Tam jest teraz dom handlowy Cliff. Te śpiewniki. Wsadzałem do Toyoty Corolli pożyczone od ojca i jechałem do Gdańska. Tam stawałem razem z Tomkiem, sprzedawaliśmy. Następnego dnia wracałem do Warszawy, płaciłem za śpiewniki, płaciłem za kasety, płaciłem za druk, zamawiałem kolejną partię, jechałem do Poznania, potem do Krakowa i tak dalej, dostarczałem Tomkowi. I myśmy w tym czasie sprzedali chyba ze 30-40 tysięcy śpiewników i jeszcze około 30-40 tysięcy kaset. Na koniec w mieszkaniu dziadka Jacka Kaczmarskiego przy Wiejskiej podpisaliśmy kontrakt z nim, rozliczyliśmy się, musiałem pójść do kantoru, kupić mu marki niemieckie, zapłaciliśmy jego tantiemy zgodnie z umową, którą żeśmy ustalili wcześniej. No i potem postanowiliśmy stworzyć firmę Pomaton, która już miała działać i wynajęliśmy mieszkanie i zaczęliśmy normalnie funkcjonować na rynku pirackim. Pierwsze 3 lata były bardzo ciężkie, bo myśmy działali legalnie.
i na wszystko wystawialiśmy faktury, co było w ogóle zjawiskiem przyrodniczym. Trochę tak jak Isabelin Studio, czy Zigzag w tym czasie, czy Polton, ale Polton był film o Polonino jeszcze z lat 80. Także kiedyś spotkaliśmy się z Markiem Kościkiewiczem, Andrzejem Puczyńskim, że trzeba jakieś stowarzyszenie zrobić. Pojawiła się jeszcze szefowa na Europę Wschodnią IFPI i żeśmy zaczęli lobować prawa autorskie i udało nam się wylobować to prawo w 1993 roku. No ale Lech Wałęsa rozwiązał parlament i dopiero w maju 1994 roku weszło to prawo autorskie w życie. No i wtedy było on trochę nam łatwiej, producentom polskim. A z EMI-em to pierwszy raz się spotkałem w 1992 roku w lipcu. Zadzwonił ktoś do mnie. EMI Londyn, Anglia. Tak, tak. Zadzwonił do mnie Tony Salter i powiedział, że chce się spotkać. I że z EMI-a. I żebym przyjechał do niego, do Mariotu. EMI, EMI. Poszedłem do domu, patrzę, Beatlesi, EMI, Pink Floyd, BMI i, no, i stwierdziłem, o, to poważna sprawa. No i zabrałem Tonego, który potem był moim szefem, do naszego biura. Najmowaliśmy takie mieszkanie na Ikara 17. Zresztą codziennie widzieliśmy, jak prezydent Jaruzelski przejeżdżał, generał Jaruzelski, z ochroną, bo to akurat na rogu było. No i przywiozłem go do tego biura. Nasz gabinet był w kuchni. A fotel stał przy zlewozmywaku. To jest słynna historia, która jest opowiadana wielokrotnie już była, bo no, zaczęliśmy rozmawiać o biznesie, o tym, o tamtym. Mało tego, ja z nim wtedy rozmawiałem po francusku, bo mój francuski był lepszy od angielskiego. A on lubił mówić po francusku, bo kiedyś miał francuską dziewczynę i chciał sobie też ten francuski trochę odświeżyć. Ale jak sąsiadka z pierwszego piętra spuszczała wodę, to ten zlewozmywak bekał. I to bardzo głośno. I trochę przeszkadzał nam w rozmowie. Potem go odwiozłem, potem mieliśmy się spotkać w Budapeszcie, bo on w ogóle był szefem na Europę Wschodnią i wtedy miał centralę w Budapeszcie. Ale w rezultacie nie było jakoś okazji. Myśmy zaczęli robić koncerty antypirackie też z Bianką Cortland, która była szefową właśnie IFPI na tę Europę Centralną. I potem pewnego rodzaju biznesplan mu wysłałem do Londynu, znaczy do Budapesztu i spotkałem się z nim w Cannes. Zresztą ciekawa historia, bo też przejeżdżaliśmy przez mieszkanie Jacka Kaczmarskiego, bo przenocowaliśmy w Monachium, a potem pojechaliśmy na Midem. No i tam na serwetce w trakcie jakby śniadania żeśmy spisali zasady współpracy, które obowiązywały potem nas przez 15 lat. Oczywiście przelane to było na papier i pierwszy transport w ogóle płyt kompaktowych z Butzweihof, to jest taki centralny magazyn, był wtedy na Europę, z EMI-a pod Kolonią. Pojechałem z ówczesnym magazynierem Markiem Grzebiszewskim, Polonezem Trakiem. No i tam wszystko zautomatyzowane w tym magazynie. No i w pewnym momencie mówię, no dobra, to podstawcie tę ciężarówkę, to wam z rampy wsadzimy te dwie palety, 4600 płyt kompaktowych i kaset. Głównie kasety oczywiście. Bo jeszcze rynek był wtedy kasetowy, a nie kompaktowy. A ja mówię, no pod rampę to tylko dach nam będzie wystawał. No i wsadzili nam te dwie palety do tego Poloneza Traka. Oczywiście tył był cięższy, więc jechaliśmy trochę jakby z silnikiem do przodu. I żeśmy przejechali granicę, trzeba było parę płyt kompaktowych celnikom dać, żeby tam te dokumenty celne wypełnić. No i sprzedawaliśmy chyba 4 miesiące te pierwsze 4600. Wszyscy się z nas śmiali, że za wysokie ceny. No ale potem poszło. To był 93 rok. No i potem w 95 zaczęliśmy być także no 51% EMI-em i tak dalej, i tak dalej. Także to był początek, jeżeli chodzi o współpracę. Ale wiele się rzeczy nauczyłem od Tony Saltera czy Ruperta Perry, który był szefem wtedy na Europę. I pamiętam kiedyś, dowiedziałem się, że Queenie za Made in Heaven mają dostać Fryderyka. No i poprosiłem, żeby oni przyjechali. I na przykład Rupert Perry to był 96 rok, bo ta płyta wyszła w 95. To powiedział, daj mi 5 minut. Zadzwonił do Jima Beacha, z którym się znam od tamtych czasów. I po 10 minutach Jim Beach odwołał, dobra, przelatuję z dwoma chłopakami na Fryderyki. No i osobiście wtedy odebrali, tylko wtedy był problem z Fryderykiem, bo
ten w Glanach nie był akceptowany przez ludzi z muzyki klasycznej, a jeszcze nie było tego współczesnego, którego mamy, no to takie coś plastikowe tam dostali, ale też się cieszyli. Także no to były takie czasy pionierskie. Nie, to było w Teatrze Polskim. W Teatrze Polskim, tak. A pierwszy Fryderyk, tak naprawdę, ja zostałem z zaskoczenia wywołany. Pierwszy w ogóle wydany Fryderyk był za Pink Floydów, ten The Division Bell, którego sprzedaliśmy bardzo dużo. I no, dla mnie to było duże zaskoczenie. Oczywiście nikt z Pink Floydów wtedy nie przyjechał do Polski. No, ale wyskoczyłem w Teatrze Polskim, prowadziła to Kora razem z Markiem Niedźwieckim, więc stoi u mnie w domu. Także. Dobrze, bo jesteśmy jednak w CGM-ie. Mm-hmm. Po Maton i 98 czy 99 pierwsza składanka Smack Beat Records. Mm-hmm. Później mój kolega spinacz zespół Finkadelic. Mm-hmm. I nie wiem właśnie kto pierwszy, czy Finkadelic, czy Molesta, kto pierwszy wyszedł, ale to było tam parę miesięcy różnicy, typu 3-4, wiem, ale to już widzisz. Ja powinienem to wiedzieć, ale też jednak to jest, ile, 22 lata temu? No, 22 lata temu. Mniej więcej tak. Znaczy, byliśmy pierwsi, którzy zwrócili uwagę w ogóle na hip-hop. I współpraca z Molestą to było ciekawe zajęcie. Bardzo lubiliśmy się. Oni później mieli nawet sub-label, baza label, tak, nie? Tak. Stworzyliśmy coś takiego i wydaliśmy bardzo dużo hip-hopu. Potem niestety były takie tendencje, żeby zajmować się bardziej disco polo, co mi się kompletnie nie podobało, a poza tym potem trochę ten boom na hip-hop trochę opadł, no, który potem no, mamy dzisiaj rozrzucać taki, że tak naprawdę no, hip-hop to nowy pop i generalnie rzecz biorąc dominuje w ogóle na listach przebojów. Ale w tamtych czasach nikt nie dowierzał temu i poza tym ci ludzie, którzy pracowali w firmach fonograficznych, po prostu się bali hip-hopowców. Że to gangsta, że to, że tamto. A myśmy bardzo miło wspominam te czasy współpracy z chłopakami. Także no to było takie też ciekawe doświadczenie. Ja mam taką, widzisz, bo lubię teorie spiskowe. Pamiętam, bo już ja pierwszą płytę wydałem w 99 i jak się właśnie ten pierwszy boom skończył, to pracowałem w MTV bodajże, coś takiego. I plotki jakieś do mnie doszły, że tak naprawdę to szefowie różnych wytwórni i telewizji muzycznych zaplanowali, żeby, bo ten hip-hop już no, wychodził nawet, że tak powiem, szuflad z twojej lodówki i tak dalej, że po prostu było jakby zaplanowane, żeby trochę ten boom, no skrócić mu nogi. Czy coś o tym nie, słyszałeś? Nie, nic nie wiem na ten temat. Myśmy samodzielnie podejmowali decyzję. Zresztą w okresie, kiedy ja pracowałem 20 lat z EMI-em, bo to od, w sumie od 93 do co najmniej 2003, no nawet, nie, na 20, tak, 2013, tyle trwała współpraca moja z EMI-em, to nigdy nikt nie pytał mnie, co ja wydaję. Pełne zaufanie. I oczywiście popełnialiśmy mnóstwo błędów i wydawaliśmy pieniądze na niektóre płyty zupełnie niepotrzebnie, ale no tak to jest w tej branży, że na 8, na 10 płyt 8 przynosi ci straty, a dwie pokrywają te straty i dają ci zysk. Więc jak nie wydajesz tych płyt, to nigdy nie wiesz, kiedy trafisz dziesiątkę, jak to się mówi. Ale generalnie nie było czegoś takiego, że ktokolwiek na cokolwiek się umawiał. I faktem jest, że był taki moment, i to był 96 rok, jak negocjowaliśmy z Polsatem, tak naprawdę z Solarzem, żeby płacił nam za granie muzyki w Polsacie. I zablokowaliśmy solidarnie 5 wytwórni wideoklipy do Polsatu, bo po prostu nie chciał nam płacić. I nieopatrznie w tym czasie powstał program Disco Polo Relax, bo po prostu klipy disco polowe, wcale wydawcy disco polo nie domagali się pieniędzy od Polsatu, tylko chcieli mieć promocję. Bo to był pierwszy jakby rzut disco polo, wtedy taki bardzo popularny i myśmy się śmiali wśród tych firm, które zablokowały to i wytrzymaliśmy, nie wiem, ze 3 miesiące. Myśmy ostatnio odblokowali nasze klipy do Polsatu, bo nie wiem, po pół roku. To śmialiśmy się, żeśmy otworzyli pierwszą furtkę dla disco polo do telewizji. Wtedy. Także
Także to było interesujące doświadczenie. Tak naprawdę z Polsatem dogadaliśmy się dopiero w 2008 roku. Tak, 12 lat trwały nasze rozmowy i negocjacje. A w twojej historii bycia CEO Warnera, EMI, a cokolwiek pomatonu, czy dużo przychodziło managerów zespołów, jakiś disco polo i tak dalej? Nie, niezbyt dużo. Znaczy, szczerze, no to wydaliśmy tylko szazę. I to był chyba w okolicach 2000 roku, kiedy był ten boom pierwszy. Pamiętam, no. I to była bardziej inicjatywa mojego wspólnika niż moja. I ja nie byłem do końca zadowolony z tego, bo szaza nagrała płytę, która ani nie pasowała do disco polo, ani nie pasowała do popu, takiego popularnego. I żadne radio nie chciało tego grać. Więc trafiła trochę taką przestrzeń międzyplanetarną. Więc generalnie rzecz biorąc, no, czasami nie należy poprawiać artystów disco polowych, bo oni w swoim środowisku są akceptowalni i dobrze się tam czują. I robienie z nich gwiazd popowych w tym przypadku akurat nie zdało egzaminu. I to był nasz błąd i generalnie też artystka nie była z tego powodu zadowolona, bo chcieliśmy ją trochę wyciągnąć z tego środowiska disco polo, a okazało się, że tak nie powinno się robić. Także to potem dziennikarze mi przez lata wypominali, że też wydawałem disco polo. Disco polo ma swoją publiczność, tylko to, co się obecnie dzieje w telewizji państwowej, już przechodzi ludzkie pojęcie, dlatego że no, telewizja ma pewną misyjność. Powinna też promować kulturę, wyższą kulturę, po to, żeby ludzie się edukowali. Rozumiem, że są teraz czasy igrzyska, chleba i igrzysk. No więc prezes Telewizji Polskiej puszcza im disco polo, dlatego że to jest popularne i dociera do swoich wyborców. Ale z drugiej strony brakuje w telewizji, tak jak Dwójka zawsze była nastawiona na kulturę, brakuje, nie wiem, muzyki jazzowej, brakuje muzyki klasycznej, operowej i tak dalej. A jest publiczność, która chciałaby to oglądać. A na to nie ma miejsca w państwowej telewizji, która mimo wszystko ma zapisane w swoich celach i statucie misyjność. A disco polo nie jest misyjne, tylko jest czysto komercyjne, więc można to wyważyć. Oczywiście jest festiwal w Opolu, gdzie się pokazuje trochę inną muzykę, stara się pokazywać dobrą muzykę, no ale z drugiej strony część artystów nie chce występować w pisowskiej telewizji, bo jednak w ostatnich wyborach Telewizja Polska była totalnie wykorzystana do promocji jednego kandydata, tylko i wyłącznie niszczenia innych kandydatów. Więc no to trochę taka jest propagandowa telewizja i trzeba się zastanowić, czy się ma kręgosłup, czy nie. Czy pieniądze są ważniejsze od swoich własnych poglądów, które nie muszą być polityczne, tylko po prostu chodzi o uczciwość i o pewien kręgosłup moralny. Tylko tyle. Także nie no, pojawiały się, znaczy to jest tak, że zauważ, że hip-hop w ogóle nie jest grany w radiu prawie. Oczywiście nie mówię o kampusie, czy czasami niektóre piosenki są wpuszczane do RMF-u, czy do Muzo. Czy do Eski. Czy do Eski, ale radzi sobie bez mediów. I to jest ten świat, który sobie poradził bez mediów. Mało tego, często ten blask fleszy jest dużo bardziej niebezpieczny dla tego artysty. Oczywiście nie mówię o Taco Hemingwayu, czy o Quebena Fide, który nagrał ostatnio bardzo fajną płytę, której się można uśmiechać, jak się słucha tekstów, ale też Ostry czy Sokół, no to są też znakomite płyty, więc chapeau bas, bo tam i muzycznie, i tekstowo wszystko się zgadza. Więc dziwię się, że niektórych piosenek właśnie Quebo czy Taco nie są puszczane w dużych stacjach radiowych, które mają bardzo dużą słuchalność, a puszcza się tam shitowe piosenki dance'owe, których się nie da wytrzymać często. Albo shitowe piosenki popowe. Tak, ale no, z drugiej strony 30% RMF-u, chapeau bas. Tylko co będzie w momencie, kiedy PiS wprowadzi ustawę medialną i ograniczy do 20%. No i co wtedy RMF ma grać gorszą muzykę, żeby ludzie ich nie słuchali? To trudne jest do zrozumienia. Oczywiście ZK ma 12%. Najsmutniejsza sytuacja to jest oczywiście z Trójką, która ma już 4% słuchalności. I to, co się tam dzieje, to jest po prostu rozbieranie czegoś, co było legendą. Jest pytanie, czy można było to zreformować w inny sposób, ale oczywiście też nie dawało się słuchać programów publicystycznych czy newsów
bo były też nastawione tylko pro-pisowsko, a nie były obiektywne z punktu widzenia naszego. Także dlatego słuchacze też, poza tym trzeba pamiętać o tym, że Trójka zawsze chciała docierać do młodych ludzi też, odmładzać swoich słuchaczy. A w grupie docelowej 15-25 lat Trójkę słucha 1% słuchaczy. Bo ci ludzie nie słuchają radia, nie czytają gazet, nie oglądają telewizji, mają świat w swoim komputerze, w smartfonie, bardzo dobrze się rozeznają w trendach muzycznych, słuchają od Quibona Fide czy BDS-a aż do Dua Lipy i jazzu i znają się na muzyce, ale wcale nie muszą słuchać rozgłośni radiowych, bo rozgłośnie radiowe niestety są do słuchaczy starszych, dużo starszych. W ogóle wydaje mi się, jaki jest twój pogląd, ale wydaje mi się, że za parę lat może być kiepsko z radiami w ogóle. Nie? Znaczy wiesz co, no, my w domu słuchamy akurat rozgłośni francuskich. Jest to Jazz and Blues, Radio Jazz and Blues i tam dużo klasyki jest. Ale to jest też internetowa, czy to jest we Francji leci normalnie? Nie wiem, ja to mam w aplikacji internetowej i FIP też, France International, coś tam. Tam dużo world music też jest. No i też słuchamy RTL, coś tam we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. I generalnie lubimy rozgłośnie radiowe, gdzie jest bardzo mało gadania, tylko leci muzyka, bo to jest pewien rodzaj wypełniacz w pomieszczeniu. My mamy to w jadalni i kuchni w jednym pomieszczeniu. Ale teraz jest oczywiście boom na podcasty, ale trzeba mieć dużo cierpliwości, żeby niektóre podcasty pół godziny wysłuchać. Ludzie nie mają za dużo na to czasu, aczkolwiek dużo Polaków i dużo tych, którzy produkują te podcasty, mają duże zapotrzebowanie na te podcasty. Widać, że świat idzie w tym kierunku, że ludzie chcą oglądać to, co chcą oglądać. No, widać to po Netflixie, HBO Go, Amazon Prime i tak dalej. Coraz więcej ludzi nie ma telewizora w domu i nie ma stacji telewizyjnych, tylko chce oglądać to, co chcą oglądać. Oczywiście problem z filmami na przykład jest taki, że jak byliśmy ostatnio na wakacjach i chcieliśmy Ukryte pragnienia Bertolucciego, bo byliśmy w Toskanii obejrzeć, to nie mogłem go wypożyczyć w żadnym VOD. Trafiłem na Amazon Prime w Stanach Zjednoczonych, ale powiedzieli mi, że nie mogę tego wypożyczyć, bo nie mam amerykańskiej karty kredytowej. Różnica pomiędzy nami, branżą muzyczną, a branżą filmową polega na tym, że my mamy 40 parę milionów piosenek na Spotify'u, Tidalu, Apple Music i tak dalej, czy Amazon Music. A tutaj jest tak, że nie ma jakiegoś VOD, gdzie możesz obejrzeć sobie film, który akurat ci wpadnie do głowy. W muzyce tak. Więc myśmy odrobili tą lekcję. Myślę, że branża filmowa, mimo że jest pandemia i tak dalej, w ogóle nie rozumie tego świata, bo cały czas się nastawieni na film, częściowo na DVD, a potem na VOD. To, że Disney Plus nie ma w Polsce, dla mnie to jest niezrozumiałe, że Amerykanie nie wykorzystali akurat to, że dzieciaki siedziały w domu, mogły oglądać, a rodzice by płacili. Dopiero wiosną przyszłego roku może będzie. 2 lata, żeby wejść do Polski, te wszystkie filmy mają wersje polskie. Także my jako branża, po tym, jak walczyliśmy z internetem na początku wieku, przerobiliśmy ten temat i w Stanach Zjednoczonych 95% przychodów branży muzycznej, która wszystkie firmy, jak czytam Music Global, tam to wzrosła im sprzedaż przez pierwsze pół roku, przez streaming. Oczywiście spadła bardzo sprzedaż fizyczna, bo Amazon na przykład nie chciał wysyłać w pewnym momencie i przyjmować nowych produktów fizycznych, bo były ważniejsze produkty jak, nie wiem, środki do dezynfekcji czy nawet papier toaletowy na samym początku, ale generalnie rzecz biorąc, branża globalnie nie straciła. Oczywiście nie mówimy o sektorze eventowym, koncertowym. Tutaj jest totalny gruz. Tylko mówimy o tym, że akurat tak się strzeliła nasza branża, że streaming spowodował, że wszystkie firmy więcej zarabiają na streamingu. Oczywiście mówię o tu dużych firmach, bo małe firmy takie lokalne jak Polska, no to generalnie rzecz biorąc, ile osób słucha streamingu back katalogu? No niewiele.
i z tego się ma niewielkie pieniądze. Także, to trzeba popatrzeć na ten świat w inny sposób teraz, bo generalnie rzecz biorąc ten lockdown będzie trwał dłużej, no i dostosować technologię, a także ofertę dla klienta w taki sposób, żeby on był zadowolony. Filmowa branża ma dużo lekcji do odrobienia, my mamy już, jest okej. Tylko oczywiście podział być może pieniędzy nie jest właściwy do końca. Wracając do co mówiłeś, nie, ja akurat jestem, znaczy jestem, ale nie chcę w moim podcaście gadać o polityce, bo po prostu akurat z tobą bym się nie kłócił, myślę, ale no, miałem tak w rodzinie czy coś tam, że przez głupią politykę, nie wiem, wujek z dziadkiem się pokłócili przez pół roku i cokolwiek. Ale jest coś takiego, co właśnie, ja patrzę bardziej z boku, nie mogę głosować w Polsce, ale jest coś takiego z PiS-em, że to jest trochę właśnie jak z Disco Polo, właśnie, że nie mam znajomego, który kurde, no powiedział mi, ja poszedłem głosować na tego pana z PiS-u, ani nie mam kumpla czy koleżanki, która, ja słucham Ernest, czy tam Red, ja słucham prywatnie sobie w domu Disco Polo. To jest bardzo dziwne. Musisz pamiętać o tym, że to jest 50% społeczeństwa. No właśnie. No więc, wiesz, no my mieszkamy w Warszawie, czy skupiamy się w pewnych środowiskach, które są trochę inne. Ja w rodzinie mam ludzi, którzy głosują na Podkarpaciu. Mam rodzinę, bo tata pochodzi z Podkarpacia, z Dębicy. Oni głosują na PiS. No przez to nie mamy zbyt dobrych kontaktów oczywiście i rzadko, bardzo dawno tam nie byłem. A więc no, inaczej rozumiemy świat. Jeżeli chodzi o Disco Polo, to wystarczy, że miałem ekipę, która mi poprawiała po wymianie okien framugi i no i słuchałem, czego robotnicy tak słuchają. No, także to wiesz, no, tak samo na Żoliborzu kiedyś była jakaś ekipa, która remontowała dom obok wynajmowanego wiele lat temu przez nas, no to tylko Disco Polo leciało. Więc nie no, wiesz, każdy lubi to, co lubi i to trzeba szanować. Ja szanuję, że ludzie też słuchają Disco Polo, ale chciałbym, żeby media edukowały ludzi. Od tego są te media. I oczywiście ostatnio pojechaliśmy na spływ kajakowy po Świdrze, zresztą cudowny, bo okazało się, że 20 km z Warszawy można płynąć jak na Mazurach, ale pan, kto nas dowoził, słuchał Radio Vox. No i moja córka po prostu zasłaniała uszy, jak leciało Disco Polo. Ale oprócz tego w tym samym Voxie była Madonna, jeszcze parę innych utworów, więc no tam co któryś utwór jest Disco Polo. No każdy jest wolny i może słuchać tego, co chce. Na tym polega różnica, że tak naprawdę jak się głębiej wejdzie w muzykę Disco Polo, jak się posłucha całą płytę, nawet Sławomira, no to seksizm, traktowanie kobiet instrumentalnie, przekleństwa, które są na przykład u Chili Wagona, gdzie co drugie słowo to jest na K, no to już jest przesada. To znaczy problem polega na tym, że bardzo młodzi ludzie tego słuchają, 12-13-latkowie są fascynatami hip-hopu, takiego hardkorowego i potem normalnie tym językiem mówią i nie rozróżniają, co jest dobre, a co jest złe. Więc no tu jest problem też. A z kolei niektóre zespoły promowane przez pana Kurskiego w Telewizji Polskiej też mają w swoim repertuarze takie piosenki, które no Me Too albo LGBT też by miał z tym problem. Bo jest dyskryminacja pod względem no, orientacji seksualnej, koloru skóry i tak dalej, i tak dalej. Jak się wejdzie głębiej w te... Był znakomity artykuł zresztą w Polityce kiedyś na temat tekstów diskopolowych. Więc dosyć powiedziałbym, no za mocno się promuje. Oczywiście się promuje te bardziej lekkie piosenki, ale jak się głębiej wejdzie w niektóre rzeczy, no to z tym jest problem. To samo w hip-hopie zresztą. Także... Więc trzeba bardzo uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą, żeby moja córka nagle zaczęła słuchać Top 100 Spotify'a. Polski Top 100 Spotify'a. A na trzecim miejscu był Chili Wagon. No i na szczęście jej wytłumaczyłem parę rzeczy, ale ona ma 9 lat i słucha Chili Wagona. Więc słabe to jest.
Zgadzam się z tobą, ale wydaje mi się, że to jest taki proces, który, bo też jestem ojcem, mam dwie córki, jedna jeszcze nic nie kuma, druga już ma 14, ale chyba nic z tym nie zrobimy, wiesz? Tak, oczywiście, no bo wiesz, internet jest wolny i nadal powinien być wolny. Oczywiście powinny być pewne ograniczenia i jak ja oglądałem, to się nazywa Hot Challenge 16, tak? Tak, druga część. I pojawił się pan Korwin Mikke, który namawiał do wieszania przeciwników politycznych na latarniach. To za przeproszeniem w Anglii, czy we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych natychmiast by ktoś przyjechał i go aresztował za namawianie do mordowania innych ludzi. A to normalnie funkcjonowało na YouTubie i YouTube nawet tego nie zablokował. To dla mnie było kompletnie niezrozumiałe. To, że tam prezydent Duda się wygłupiał i śpiewał o jakimś cieniu i tak dalej, to było takie sobie. Ale tu nagle jest człowiek, który jest członkiem partii politycznej, która namawia do mordowania innych ludzi. Bo taka była prawda, jak się wczytasz, jak słuchasz się ten tekst. No i tu można wprowadzić cenzurę. I ta cenzura powinna być, bo to już jest za daleko idąca wolność. Czy do mordowania czarnych, czy nie wiem, czy do dyskryminacji właśnie ludzi, którzy są innej orientacji seksualnej. No, trzeba bronić słabszych. Zawsze. Zresztą konstytucja ma bronić tych mniejszości, a nie większość, bo większość zawsze ma siłę i może różne rzeczy robić. Także o tym się zapomina w Polsce. I dlatego też kultura wyższa, tak jak klasyka, jazz i tak dalej, też powinna mieć pomoc ze strony państwa po to, żeby mogła w ogóle funkcjonować. Bo jak tak dalej pójdzie, to ona zniknie. Bo teraz jest pandemia, nie ma koncertów, muzycy nie mają za co żyć i tak dalej, i tak dalej. Państwo nie pomaga, tak jak w Anglii. Boris Johnson przeznaczył ponad 2 miliardy funtów na pomoc właśnie branży eventowej, koncertowej, teatralnej, muzealnej i tak dalej. I też artystom. Tam i Paul McCartney w tym brał udział, i Elton John lobbowali tę sprawę. No i stwierdzili, że to jest taka duża gałąź gospodarki, którą trzeba wspomóc. A w Polsce? Bez komentarza. Wydaje mi się, że generalnie w Polsce jakoś cofamy się. Generalnie cofamy się sami się cofamy przez smartfony. Ja nie wiem, czy przez to, że się robię stary, czy powinienem już zacząć lecytynę brać, zamiast jakieś słowo, czy po angielsku, czy po francusku, czy po polsku nie mogę znaleźć, to zamiast chociaż 5 minut, wiesz, włączyć mózg, nie, no to zaraz Google tłumacz, nie, bo w jakimś tam języku coś tam, nie. I to jest przykre, a wracając do, tak jak mówisz, do słabszych i tak dalej, do, mówiąc najprościej, do gejów czy lesbijek, mi jest śmiesznie, no bo jako raper z pochodzenia, że to tak powiem, raperzy zawsze byli samce alfa, tak? Czyli rap był bardzo przeciwko gejom, lesbijek, dancehall, reggae dancehall, to już totalnie, tamto były teksty właśnie zabijać gejów czy lesbijek i tak dalej. Ja nie miałem nigdy z tym problemów, bo po prostu na pewno ta Genewa, którą znasz, mi pomogła, że się tam wychowałem, bo wiesz, jak tam jest, są przez ten ONZ i tak dalej, masz ilu ludzi z różnych kolorów i tak dalej, każdy sobie przybija piątkę, jest przecież znana dzielnica Paki, jeśli pamiętasz, no to tam masz i prostytutki, że tak powiem, z członkiem lub bez członka, no rozumiemy się. Ja byłem za mały na takie rzeczy. No ale to jest do dzisiaj, jak wracam, to jest do dzisiaj, ale na przykład na Paki masz właśnie te prostytutki, ale masz najlepsze knajpy. Mówię o, może nie knajpę szwajcarską w Fundziu, ale jeśli chcesz zjeść najlepsze sushi, najlepszego Hindusa, najlepszego Chinola, to idziesz do Paki, naprawdę. I to jest bardzo dziwne, bo to jest zaraz przy dworcu i zaraz masz też, już jesteś przy jeziorze, gdzie masz te wszystkie, wiesz, drogie hotele i to jest tam parę uliczek kolorowych. Uwielbiam tą dzielnicę. Ja mieszkałem w Paki. No to widzisz. Na Żywre, także. No.
Niedaleko mieliśmy Migros, a niedaleko było jezioro Lemańskie. No, tam wiem, mieszkaliśmy przez parę lat. Tam był taki placek, czy jest ciągle taki placek. Tak, tam mieszkałem. Tak. No to jak idziesz z tego placeku na dworzec, no to normalnie prosto pierwsza i druga ulica i tam się zaczynają te mocniejsze paki z tymi knajpami i koleżankami, że to tak nazwę. Dokładnie tak. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi tylko o to, że otwierasz i to jest to, co nie kumam u ludzi, którzy tak bardzo... Bo ja rozumiem też ludzi, którzy mają problem, że ludzie z LGBT tak bardzo naciskają. Wszystko, co jest takie za bardzo... Ja nie lubię ekstremy, lubię tak bardziej co, ten... Mogę ci jedną rzecz. Mamy przyjaciela, który jest gejem. I bardzo przyjaźnimy się, zresztą też u nas bywa Raf Kamiński i tak dalej. I ten nasz przyjaciel powiedział, że mu się nie podoba to, co robi Margot. Że to już jest ekstrema, która powoduje, że oni są za bardzo na świeczniku i generalnie można to załatwić, ale w białych rękawiczkach. Oczywiście są dyskryminowani, to jest jasne. A w Polsce, zwłaszcza w takich, no te miasta, które nie beztęczowych LGBT nie wpuszczają i tak dalej, i tak dalej. To się, zresztą ostatnio czytałem, że na Podkarpaciu jest największy odsetek w ogóle ludzi, którzy są gejami, lesbijkami, a to jest najbardziej katolicki jakby region w Polsce. Znaczy, trzeba wyważyć pewne rzeczy, bo zawsze ekstrema powoduje ekstremę z drugiej strony. I oczywiście państwo powinno chronić wszystkich z jednej i z drugiej strony. Ich powinno też chronić dzieci przed złą edukacją seksualną i tak dalej. Od tego są też rodzice, żeby edukować w odpowiedni sposób seksualnie. Oczywiście teraz edukuje też internet, ale no, ja jestem za tym, zresztą tak powiedział nasz przyjaciel, że po prostu to można w inny sposób załatwić. Legalny. Oczywiście prawo w Polsce, wiadomo przez kogo jest teraz rządzone, więc to nie jest takie proste. Ale generalnie rzecz biorąc, no myślę, że Polacy mają mimo wszystko instynkt samozachowawczy i jesteśmy narodem, który jest mimo wszystko tolerancyjnym. Mimo, że nie mamy takiej sytuacji jak Francuzi, gdzie tam pochodzenia arabskiego, afrykańskiego jest olbrzymia ilość, bo mieli kolonie. A my, no, kolorowych tak zwanych, no, mamy niewielu de facto. Więc ta tolerancja jest ograniczona jakby do miast, dużych miast. Więc ja myślę, że w dłuższym okresie czasu młodzież, która jest obecnie, wchodzi w wiek dorosły, no jest bardziej tolerancyjna niż ich rodzice i ich dziadkowie, więc generalnie rzecz biorąc myślę, że ta ekstrema nie będzie zwyciężać w tym kraju. A więc oprócz tego, że bardzo dużo młodych ludzi chce stąd wyjeżdżać, bo nie widzi przyszłości w takim kraju, którym rządzi jedna partia tak naprawdę, bo im się to nie podoba, bo nie do końca na tym polega demokracja. Więc to jest przykre, no bo jak PiS dochodził do władzy, to było 2 miliony Polaków poza granicami Polski, a obecnie jest ponad 2,5 miliona i z badań wynika, że większość młodych ludzi, którzy wchodzą w dorosły wiek, chcą stąd wyjechać. Tylko oczywiście pandemia to wstrzymała. No bo no wyjeżdżanie poza granicę, zwłaszcza do Anglii, gdzie był główny rynek pracy, Irlandii, no tam akurat koronawirus był bardzo, bardzo silny. Także no ale to mam nadzieję, że się zmieni i podejście do tego widać, że już niektórzy zaczęli, zrozumieli, że no ta ekstrema jest i z jednej, i z drugiej strony niepotrzebna i trzeba to uspokoić. Oczywiście wybory bardzo to podgrzały, no bo wybory zawsze, propaganda musi być ostra z jednej czy z drugiej strony i no i tu niestety trochę tego dżina z tej amfory wypuszczono, który po prostu zaczyna u niektórych, oni źle rozumieją to, co było przekazane. Ja tylko chciałem dokończyć, że dla tych wszystkich, którzy są przeciwko LGBT, ja otworzę po prostu głupie książki historyczne. Głupie to chodziło mi o tylko słowo. Przecież w czasach rzymskich czy kurcze greckich. Przecież jak wyglądały imprezy, nie wiem, Juliusza Cesarza czy Nerona i tak dalej. Przecież to były wielkie orgie i za przeproszeniem każdy się, tu z tobą mogę tak powiedzieć, każdy się bzykał z
pierwszym, który podpadł, czy to facet był, czy to baba. No tak, ale to jest niezgodne z pewnymi zasadami Kościoła katolickiego, więc tutaj tak, nie, tylko tu trudno jest dyskutować na ten temat. Okej. I moralnością. Ale nie? Mi chodzi o to, że czasami słyszę i jakby, nie wiem, lesbijek i lesbijka i gej, nie wiem, to jest jakieś coś, co ma 20 czy 30 lat. To jest coś, co ma, od kiedy jesteśmy, istnieje, prawda? I tak jak mówię, kiedyś po prostu najwyższa arystokracja tak imprezowała co piątek, co sobotę i co niedzielę. I to tylko mi o to chodzi po prostu, żebyśmy nie robili z tego, ja nie wiem, no, jakby to był jakiś, nie wiem, człowiek z kosmosu, no, że tak powiem. No, to tylko o to mi chodziło. To wiemy na ten temat, tylko że oczywiście teraz rozgorzała dyskusja i ludzie no, mają skrajne poglądy na ten temat i nie akceptują inności. A cała rzecz polega na tym, żeby akceptować inność i żeby ta inność normalnie funkcjonowała. Ale jak tak przed wojną, przecież mieliśmy 4 do 6 milionów Żydów na terenie Polski. No i oczywiście były skrajne poglądy na temat Żydów i był antysemityzm i tak dalej, i tak dalej. Ale funkcjonowaliśmy w tym społeczeństwie przez w sumie 1000 lat razem. No niestety skrajne poglądy, już nie mówię o Hitlerze i tak dalej, spowodowały to, co spowodowały, czyli Holokaust. Ale generalnie rzecz biorąc, no trzeba być otwartym na inność. Bez względu na każdą inność. No właśnie. I więc wiesz, no śmieję się dzisiaj, że gdyby RMF FM robił badania na temat piosenek Beatlesów, to by nie przeszły w badaniach. Bo wtedy też to była zupełnie inność dla szefów wytwórni i rozgłośni radiowych, Beatlesi. Nagle się okazało, że młodzież tego chce. Więc generalnie rzecz biorąc, w latach 60. brytyjskie media i branża fonograficzna się otworzyła na inność, no bo to było coś zupełnie innego. Więc nie mówię już w latach 70. czy 80., ale postęp polega na tym, że się otwierasz na coś innego. Nie możesz się cofać cały czas, nie możesz mieć głowy w tak zwanej polityce historycznej, dlatego że trzeba tworzyć Polskę dla naszych przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci, dla naszych wnuków. Trzeba to robić w sposób odważny. A jeżeli się cały czas cofamy i cały czas mówimy o Wołyniu, czy o Katyniu i takich różnych innych rzeczach, czy nawet o tragedii smoleńskiej, no to stoimy w miejscu i się cofamy, to co powiedziałeś. Ale wracając jeszcze do smartfona, to jest ciekawe, bo teraz mamy doświadczenia półrocznej pandemii nauki zdalnej i Ministerstwo Edukacji Narodowej w ogóle nie wyciągnęło z tego wniosków, że trzeba w ogóle zreformować sposób nauczania i nastawić się na inne rzeczy. Nastawić, bo tak naprawdę Jack Ma, on chyba tak się nazywa, szef Alibaby, kiedyś miał wykład na dużym kongresie, powiedział, że tak naprawdę no, nie należy edukować ludzi z tego, co potrafią maszyny, bo nigdy nie będziemy lepsi od maszyn. Trzeba edukować z empatii, współpracy w grupie, wiary, ale nie wiary w religię, tylko wiary w sukces, w rozwiązywanie konfliktów, edukować artystycznie, rysowanie, muzyka i różne takie rzeczy, bo to jest przyszłość tak naprawdę, czyli otwarte umysły, które będą podejmowały odważne decyzje, ale będą przy okazji mogły współpracować z innymi i mieć empatię do ludzi. Brakuje empatii dzisiaj, bo jak patrzymy na świat korporacyjny, to tam jest zero empatii. Tam jest arkusz Excela. Nawet w dużych firmach fonograficznych jest arkusz Excela. No, naprawdę? Naprawdę. Ja starałem się empatycznie do tego podchodzić, a także inwestując w przyszłość. A dzisiaj bardzo krótkowzrocznie się patrzy na pewne rzeczy, na projekty. Płyta jest pewnym projektem, a nie jest artysta, który chce coś powiedzieć, chce coś wyrazić, chce zaśpiewać i trzeba go wysłuchać. Więc generalnie rzecz biorąc, no na tym polega różnica, że pół roku nic nie zmieniło w edukacji. Dzieci wracają do szkół i będą klepać dokładnie to samo, jaki króli mieliśmy, wiesz, w XIII-XIV wieku. A czy to im pomaga normalnie współpracować z innymi ludźmi i tak dalej? Nie. To można oczywiście o tym się dowiedzieć, ale to nie jest najważniejsze.
Dwa, edukacja historyczna, okej, ale XX wieku. Bo tyle błędów ludzie popełnili w tym czasie, że można wyciągnąć z tego wnioski, żeby ich nie popełnić dzisiaj. I tak dalej, i tak dalej. Więc jest przyszłość, tylko trzeba po prostu do tego trochę inaczej podejść. Edukacyjnie. Mamy pokolenia, nie wiem, tam jest 8 milionów młodych ludzi, którzy chodzą do szkół. Trzeba ich wyedukować, żeby byli przygotowani na przyszłość, a nie mówić im, co było kiedyś. Oczywiście historia jest ważna po to, żeby nie popełniać takich błędów właśnie jak II wojna światowa, czy nawet w Jugosławii, to co się stało w latach 90., gdzie sąsiad sąsiada mordował, tak? Czy to, co mamy w Syrii, czy gdziekolwiek indziej, czy ISIS, czy World Trade Center, 9-11. Ale generalnie rzecz biorąc, nic się nie zmienia w naszej edukacji. Równie dobrze muzycznej. Bo tak naprawdę muzyka jest traktowana zupełnie jak coś, co jest zupełnie ludziom niepotrzebne, a jednak z muzyką wszyscy spędzają całe dnie i słuchają piosenek. To dobrze by było, żeby wiedzieli, co to za zespoły, skąd pochodzą i tak dalej, i dlaczego, i na jakich instrumentach nawet grają. Ale nie, to jest nieważne dla rządzących. Także tutaj jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia i da się to zrobić, tylko trzeba mieć młodych ludzi, którzy będą chcieli to wprowadzić w życie, a starsi powinni odejść od władzy, bo po prostu nie potrafią zmieniać świata. Jedna rzecz, która mi się spodobała, co powiedziałeś, to jest o tej wiarze. I właśnie moja córka, która ma 14, nie chcę kłamać, 2-3 lata temu, i może mi potwierdzić, czy to jest tak z twoją, nie wiem, czy to jest wina nauczycielki, czy tak jest właśnie w systemie, ale strasznie mnie to, no tak jak mówię, to było 2-3 lata temu, wkurzyło, że normalnie, tak jak próbuję nie wpadać do szkoły, nie robić syfu, bo już wyglądam jak wyglądam, ale tam mnie lubią w szkole i tak dalej, ale tu akurat zwróciłem pani nauczycielce uwagę, bo no ile jestem, nie wiem, z 30 lat starszy od mojej córki. Broń Boże, nie uważam się za lepszego czy gorszego. Mam to szczęście, bo no, nie wybiera się, gdzie się urodziłeś, czy mieszkałem w Genewie. Pamiętam bardzo dobrze podstawówka. No, ja pamiętam to jak wczoraj, że nauczycielka pytała nas, kim chcemy być, jak będziemy duzi. Nie? I jakiś kolega powiedział, że chce być pilotem samolotów myśliwych, te M16, ja się nie znam. No i zamiast powiedzieć nie, coś tam, powiedział brawo, trudny cel, musisz mieć tam super oczy, test oczów, to ileś tam lat tamtego, ale jeśli wierzysz w siebie, dasz wszystko z siebie, sky is the limit, no może ci się udać. I to samo i teraz robię do mojej córki Mariny, która miała koleżankę czy kolegę, który też powiedział coś astronauta, czy nie, no coś tam oryginalnego i trudnego. No to nauczycielka powiedziała, ty weź Marek, bądź może lekarzem, albo tam czymś tam i tak będzie dobrze. I to tak naprawdę, byłem grzeczny, zwróciłem uwagę, ale takiej nauczycielce powinno się na kopa w dupę, że tak powiem, sprzedać, bo już psychicznie dziecko, które ma 9, 10, 8 lat, już, jak to się mówi, kroi skrzydła po prostu na siemasz. No, masz marzenia jako dzieciak, że chcesz być astronautą, pilotem myśliwcym, czy nie wiem, cokolwiek. I nauczycielka, która jest gdzieś twoim wzorem, bo ją widzisz codziennie i cię uczy geografii i tamtego, mówi ci nie, Marek, wiesz co, bądź tam lekarzem, czy nie wiem, cokolwiek, ale profesorem od matematyki, bo jesteś w tym dobry, i daj sobie z tym spokój. To jest właśnie już pierwszy fuck up w głowie małego dzieciaka, który po prostu, nie wiem, przed spaniem sobie wyobraża, że jest astronautą, że leci tym, nie wiem, tym, jak się mówi, tą rakietą gdzieś tam na księżyc, cokolwiek. No są marzenia dzieci i no nic, no mnie to zbulwersowało, że musiałem jej zwrócić uwagę, zrobiłem to bardzo ładnie, bez brzydkiego słowa, panie Piotrze. Nie wiem, czy to dotarło do pani, czy nie, ale musiałem mi powiedzieć, że no jest mi strasznie przykro, a to nie było w sprawie mojej córki, nie? Tylko, że generalnie tak. Znaczy, wiesz co, jak ja wróciłem, a zdałem do czwartej klasy w Genewie,
Chodziłem do szwajcarskiej szkoły francuskojęzycznej. Oczywiście w klasie miałem bardzo dużo kolorowych kolegów. Tak, tam jest. Od Konga poprzez Indię i Anglię i tak dalej. No i przyjechałem do Polski i zacząłem chodzić do podstawówki. To byłem w szoku. Z paru powodów. Po pierwsze tak, ściąganie w Genewie. W ogóle do głowy nie przyszło ściąganie. Nie odrabianie lekcji. Ściąganie lekcji, które ktoś inny przyniósł odrobione. Kłamanie nauczycielowi. Oszukiwanie. I ja w ogóle byłem w szoku. I tak, takie to było społeczeństwo wtedy, w 70 roku. To było bardzo dawno. A wracając już do branży muzycznej, to podejście społeczne pokazało się w wypowiedzi mojej mamy. No, już 5 lat prowadziłem Pomaton, już współpracowałem z EMI-em. To był 90 mniej więcej 5 roku, więc szło nam całkiem dobrze już wtedy. Jakoś tam cash flow opanowany, piractwo też opanowane i w czasie Wigilii moja mama mnie pyta: synku, powiedz mi, kiedy zaczniesz poważnie pracować? I to jest kwintesencja, bo branża muzyczna jest traktowana przez wszystkich, łącznie z rządzącymi, jako zabawa. A w tym jest naprawdę dużo pieniędzy. Branża muzyczna w cenach hurtowych w 2019 roku to jest 20 miliardów dolarów. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Branża gier wideo, której zresztą mój pasierb studiuje właśnie kreację gier wideo i dużo gra w te gry wideo, to jest 121 miliardów dolarów. I te dwie branże nie są traktowane poważnie przez rządzących. A Wiedźmin, olbrzymi sukces, jedna z najdroższych spółek na giełdzie warszawskiej. I tu trzeba inwestować, bo to niewiele trzeba zainwestować, żeby osiągnąć olbrzymie wyniki. Tak samo branża eventowa. Nie można jej dać zdechnąć, bo mieliśmy naprawdę firmy, które miały najlepszy sprzęt oświetleniowy, nagłośnieniowy w Europie. Tylko że to wszystko zostało wzięte w leasing. A nikt im teraz nie pomaga. I za chwilę zapukają banki i każą im spłacić albo ogłoszą upadłość. Więc to jest właśnie patrzenie w przyszłość, że no będziemy się zajmować jakimiś górnikami, którzy za przeproszeniem trzeba do nich dopłacać, a branża, która przynosi dochody, która płaci podatki, jest traktowana po prostu per noga. Bo tak naprawdę tą rozrywkę, oprócz disco polo, jest jeszcze inna rozrywka, trzeba wspomóc. Dlatego, że ona przynosi dochody państwu. Pamiętam, że kiedyś w JAM-ie było wyliczenie, ile złotówka przynosi państwu zainwestowana w kulturę, ile przynosi w rezultacie na końcu. W kulturze pracuje 800 tysięcy ludzi. I ci ludzie nie mają żadnej pomocy ze strony państwa. Oczywiście te tarcza 1, 2, 3, jakieś tam postojowe, coś tam, to się skończyło i za chwilę będzie duży problem z tymi ludźmi, no bo ludzie nie chcą kupować biletu, bo się boją, bo nie ma jeszcze szczepionki i tak dalej, więc generalnie rzecz biorąc, jeżeli patrzymy w przyszłość, to trzeba ratować to, co przynosi proste dochody, a nie inwestować w część gospodarki, która już jest na straconej pozycji. Także wracając do branży muzycznej. Dobrze, i na zakończenie, jak się skończy lockout kokowirusa i tak dalej. Jak widzisz przyszłość muzyki? Znaczy muzyka zawsze będzie. I majorsów. Znaczy co do majorsów, to mi jest trudno się wypowiadać, bo ja mam półtora roku już poza majorsem i mam pewne swoje prywatne refleksje na ten temat. Po pierwsze, za długo byłem w majorsie. Teraz tworzę własny startup i jest mi z tym dobrze. Oczywiście muszę ciężko pracować i robię wiele rzeczy sam, ale to też jest dobra lekcja pokory, tak naprawdę. No i też na pewno empatii i ciekawe doświadczenie, ile ludzi z tobą dalej chce współpracować, ile numerów telefonu jest aktywnych, a nie. Tak naprawdę majorsi mają bardzo dużo pieniędzy. I zawsze majorsi będą skupować kolejne duże katalogi, zwłaszcza te anglosaskie, angloamerykańskie katalogi, które przynoszą bardzo dużo pieniędzy w streamingu. Więc jeden przykład, Len Błowatnik, który jest właścicielem Warnera, przedtem był jednoosobowo, kupił
Warner Music Group za 3 miliardy 200 milionów. To kupił Parlophone wtedy, kiedy Universal rozszarpywał EMI-a za długi, bo Citibank nas sprzedawał w częściach. Wydał na to 4 miliardy. Obecnie mniej więcej na giełdzie, bo oni weszli dwa miesiące po rozpoczęciu lockdownów, weszli na giełdę nowojorską. Firma jest wyceniona na 16 miliardów dolarów. Więc niezły interes, zwłaszcza, że przez 10 lat Len miał zyski. Przecież Warner przynosił nam zyski cały czas. Inna historia, Tencent, chiński operator serwisów streamingowych, największy, jedna z największych firm w ogóle na świecie. Na początku roku albo jesienią zeszłego Tencent? Roku. Tencent? Tencent, tak. Czy to jest ojciec 50 Cent? Nie, nie. To burza. To ten... Przepraszam, to musiałem suchar kupić. 10% kupili Warner Universala za 3 miliardy euro, czyli firma jest wyceniona 30 miliardów, więc, a zysków mieli tak zwane EBITDA miliard, więc razy 30. W starych czasach, w latach od 90. firma fonograficzna była maksymalnie 7-8 razy EBITDA. Dzisiaj jest to razy 30. Więc generalnie rzecz biorąc, zyski tych firm rosną i mają coraz więcej pieniędzy. Ale też jest olbrzymia ilość małych, niezależnych firm, które sobie spokojnie daje radę, jeżeli ludzie ciężko tam pracują. Więc generalnie rzecz biorąc, na przykład Cue Bonafide, które własnej firmie wydaje swoje płyty, związał się z paroma raperami, to jest też przyszłość. Oczywiście któregoś dnia może zapukać na przykład Universal i powiedzieć, no tu jest kupę hajsu, kupuję. Chcecie się skeszować, kupuję. Połowa albo cokolwiek innego. Tylko, że wtedy oni tracą tą swoją wartość dodaną, czyli niezależność, która jest bardzo ważna w tej branży, bo nie podlegają pod struktury finansowe olbrzymich koncernów, którzy na samej górze widzą tylko EBITDA, a nie widzą ludzi, muzyki, trendów i tak dalej, i tak dalej. Więc generalnie rzecz biorąc, zawsze będą niezależne firmy i zawsze majorsi co pewien czas będą je kupować. I będą rośli w siłę. Obecnie na Airplay Chart Top 100 w Polsce 75-80% piosenek to są majorsi. Ale jest jeszcze świat właśnie hip-hopowy, który jest dosyć niezależny. Oczywiście też jest Universal, który inwestuje w hip-hop, Sony też podpisuje, Warner stara się coś podpisać. No i są nadal niezależne wytwórnie hip-hopowe, które bardzo dobrze funkcjonują, więc... Znaczy nie, muzyka zawsze będzie. Jest... Nie wiem, czy ten trend hip-hopowy nadal będzie się utrzymywać, bo już jest 50% streamów w Stanach Zjednoczonych, to jest hip-hop rap. Więc na Airplay Chart we Francji francuski rap ma 50%. Więc widać, że ludzie chcą słuchać innych ludzi, którzy opowiadają o życiu, o różnych historiach, które są dla nich zrozumiałe, że przestali ludzie słuchać piosenek, które są o kwiatkach i jakiejś tam zaprzepaszczonej miłości. Więc no, to ciekawy trend, który się obserwuje. Niektórzy myśleli, że to potrwa 2-3 lata i to zniknie. A z drugiej strony ktoś mi opowiadał, że z 5 lat temu, czy nawet dawniej, Spotify przewidział, że hip-hop i rap będzie dominujący w Spotify'u. No bo tam nie ma cenzury, bo to są rzeczy, które nie są wpuszczane do rozgłośni radiowych, więc to jest jedyne miejsce, gdzie tego można posłuchać. I według tej osoby to jest samospełniająca się przepowiednia, bo bardziej się promuje hip-hop niż inny rodzaj muzyki. Więc generalnie rzecz biorąc, na pierwszych tych w algorytmach hip-hop występuje, algorytm rządzi teraz muzyką. To jest też straszne, no bo ja na przykład jak słucham Spotify'a, to chcę posłuchać czegoś innego. A oni mi podpowiadają to, co ja słuchałem do tej pory. A ja jestem otwartym człowiekiem i chcę słuchać innej muzyki, chcę ją poznać. Tak jak i Ostrego, i Sokoła, i Quebo, i BDS-a i tak dalej. A tak na co dzień to słucham trochę innej muzyki, bo się interesuję inną muzyką. No to oni pakują cały czas tą moją muzykę. I mam trochę problemu, żeby dojść do tej innej muzyki w Spotify, bo algorytm mną rządzi. I to jest najgorsze, że ludzie nie zdają sobie sprawy, że algorytmy rządzą teraz muzyką. I taka prawda. I należałoby to zmienić. Zobaczymy, czy to się da zmienić, bo tych serwisów pewnie trochę przybędzie, ale też jest monopol w tym momencie.
jak nie masz muzyki w Spotify'u, Tidalu, który jest tylko w Polsce i w Niemczech silny, a tak poza tym na świecie nie, Apple Music, czy w Amazon, czy na innych serwisach, czy nie jesteś w tak zwanej Alexie Amazona, no to cię nie ma. Po prostu. Więc musisz zabiegać o to, żebyś tam był. Bo rozgłośnie radiowe mają coraz mniejsze znaczenie. Oczywiście w popie, tak. Promują popowe piosenki i ludzie potem słuchają tego w Spotify'u, czy w streamingu w ogóle. Także trochę się zmienił ten świat dzisiaj i sposób promocji też się bardzo zmienił. No i te wszystkie opowieści, że influencerzy, blogersi, wideo, znaczy tam youtuberzy to wszystko promują, aczkolwiek to jest wszystko chwilowe. To przemija bardzo szybko, więc... A to zadałem pytanie Bartkowi Chacińskiemu, dziennikarzowi Polityki, co przetrwa 20 lat z tego, co zostało wydane w zeszłym roku? Mhm. To było bardzo trudne pytanie. I Bartek nie był w stanie odpowiedzieć. Bo wiemy, co przetrwało 20 lat sprzed 20 lat, tak? Czy co przetrwało z lat 70. A jak weźmiemy nawet ten rok, w tym roku, co za 20 lat będzie słuchane z tego, co zostało wydane w tym roku? Niewiele. Nawet nie jesteśmy w stanie powiedzieć, co jest ponadczasowe. Nie, bo właśnie tak wiesz, wygląda świat. Świat jest... My surfujemy po muzyce teraz, a no nie właśnie. Pływamy, nie z diving, czyli pływamy w środku tej muzyki, że jak brałeś płytę, to żeś ją słuchał 5-6 no razy, właśnie, bo to... byłeś fanem, słuchałeś tekstu i po prostu byłeś razem z tym artystą i szedłeś na jego koncert. Dzisiaj młodzież surfuje po prostu po Spotify'u i tylko po wierzchu to jest, a też ta muzyka jest też taka, że po taka prostu prawda. Tylko surfować, więc cała rzecz polega na tym, żeby za 20 lat coś, co dzisiaj tworzymy, stało się kulturą do powielenia. A dzisiaj tworzymy cały czas no, produkty fast foody tak naprawdę. Nawet nasza branża jest fast foodowa, bo fast muzykowa. Więc to jest ciekawe, bo ja też biorę w tym udział oczywiście od lat. Ale tak się zastanawiam, gdzie znaleźć te talenty, które przetrwają 10, 20, 30 lat. Oczywiście... Na pewno te talenty muszą mieć piosenki, gdzie w 10 sekund, w pierwszych 10 sekundach już jest to, że okej, okay, słucham dłużej. Naprawdę. No to, sam... Młodzież 8 sekund to jest. No widzisz, 8. No, 8 sekund. Ja szczeliłem 10. No. Ja też jestem, no, jestem ciutkę młodszy od ciebie. Pamiętam właśnie w Genewie w środę mieliśmy wolne. Miałem głupie 17 no, ja franków. Brałem, kupowałem winyl. Gibonek, wracam do domu, ciach, słucham i słucham tą płytę ileś tam razy. I teraz też sam, widzisz, sam się krytykuję. No jest parę artystów w rapie, no mówię o nie to, co kiedyś było w amerykańskim, czy francuskim, czy w polskim. Mówię o teraz, co wychodzi, to wiem, gdzie mam szukać i jak to... Nas teraz wydał nową płytę, legenda od lat 90, pierwsza płyta w 94. Ilmaryk, jedna z najlepszych płyt w ogóle w historii rapu, wydał dwa dni temu w nocy nową płytę. No to jest coś, co akurat wczoraj już parę utworów, parę razy posłuchałem, połowę płyty i dzisiaj na przykład wieczorem sobie zrobię drugą połówkę i ten. I jest parę takich artystów, to akurat wyglądam na dziadka, bo to jest właśnie raper, który jest ponad 20 lat, ale są też raperzy z nowego pokolenia, młodsi ze Stanów, który biorę czas, a później jest taka druga liga raperów ze Stanów, gdzie po prostu słucham pik i tak jak mówisz, 8, 7, 5 sekund, 10, jak nie ma jakiegoś słowa śmiesznego, czy jakiś lub, czy coś takiego, co mi robi, że kolejne 10 przetrwam, czy kolejne, to nara. I też sam już, mam 42 lata, sam się już w ten surfing, już sam surfuję, że tak powiem, nie? Chociaż mnie widzieć na surfie, to może nie bardzo. Windsurfing uprawiałem w Czarnogórze. Okej. Okay. Także. To widzę cię, jak robisz windsurfing, a ja jestem na plaży i piję, nie wiem. No ale też nurkowałem. Piotrek, życzę ci wszystkiego najlepszego i jak się lockdown skończy, mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy razem w Mont Saint-Michel i że zjemy sobie quelques huîtres. D'accord. Dobry pomysł, nie? Très bien. Dziękuję bardzo.
Ja tobie bardzo dziękuję. To był Piotr Kabaj, a ja jestem Rayleigh DeFred i jak zawsze myjcie zęby przed spaniem, bo trzeba dbać o higienę.